Rozpoczynamy spotkanie, które jest, tak jak powiedziałem wcześniej, podsumowaniem realizowanych w ramach projektu Chodź na Browarną. Przypomnijmy, że projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty dodaj do ulubionych 2016. Poprzez jego realizację grupa młodych ludzi poznawała swoje miasto z lat międzywojennych. Poznała język swoich rówieśników, którym posługiwali się w latach 1918-1939. Ich przewodnikami byli bialscy regionaliści oraz osoby starsze, które z opowieści swoich rodziców i dziadków pamiętają miasto z tego okresu. A jak było 10 września, to zobaczmy wspólnie razem teraz na filmie. Bardzo proszę. Wolność dotarła do Białej Podlaskiej w Sylwestra 1918 roku. Dopiero 31 grudnia miasto zajęło Wojsko Polskie. Rozpoczęło się 20 lat pozornej szczęśliwości. Gród nad Krzną odetchnął po wojennej zawierusze, a gospodarka nabrała tempa, ale zdobytej wolności trzeba było bronić. Tam poszła. Wszystko za stolicę! 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 Ten przyszedł czas na to, żebyśmy teraz podziękowali wszystkim uczestnikom projektu. Przygotowaliśmy pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Zapraszam do nas Weronikę Dawidziuk, Karolinę Remblewską. Bardzo się cieszę, że udało nam się to zrobić. W ogóle ja nie miałem żadnego wyobrażenia o tym, jak to będzie realizowane. Cieszyłem się, że projekt się wpisuje w taki program, który próbujemy i robimy już w Białej Podlaskiej, a więc program dotyczący takiego patriotyzmu lokalnego. A więc to, co powiedział przed rozpoczęciem uroczystości pan dyrektor, a więc mówimy o tym, jak żyli Bialczanie kiedyś, po to, żeby ci Bialczanie, którzy dzisiaj są i ci, którzy będą po nas, pamiętali tą swoją historię.